Siemka, ja jestem Adacho i mam dla was kolejny film z Dokana. Jako że mamy światową celebrację, wszyscy się cieszą. Mała wstaje, ponieważ tutaj cały czas leżała. Ała! Nie mamy aż tak dużo nowego kontentu, ale w porównaniu na przykład do poprzednich lat, chociaż nie można narzekać na kompletną pustynię, nie jest aż tak sucho. Jedną z rzeczy, która wyszła dosłownie wczoraj, jest Ultimate Clash, edycja Majin Busagi. I wczoraj tak się składa, że miałem streama. W zasadzie wrzucę wam to następnego dnia, jak to nagrywam, więc przedwczoraj u was. Robiłem na tym streamie właśnie Ultimate Clasha i wiele osób mówiło mi, były niedowiarki, kto wie, o kim mówię, ten wie, które mówiły, że nie dam rady tego zrobić, ponieważ jest za trudno, że Gohan unika ciosów, prawda? Gohan unika ciosów, mała! A Gotenks bije za mocno, a Bu się jeszcze leczy, a Babidi to już w ogóle jest menda społeczna. Tak się złożyło, że udało mi się zrobić wszystkie stage'e jedną drużyną, za wyjątkiem Gohana, i to ze względu na to, że uniknął ostatecznego ciosu. Także dzisiaj mam zamiar poprawić ten wynik i zrobić wszystkie te stage'e przy pomocy jednej drużyny, bez żadnych, powiedzmy, game overów i tak dalej. Bez zbędnego bajdurzenia przejdziemy może już dalej, ponieważ mam już wybrane drużyny, mam już wybrane karty te, którymi ostatnio to robiłem, i zacznę sobie w ten sam sposób, w jaki zaczynam zazwyczaj, ponieważ najlepszą taktyką, z której jeśli nie korzystacie, to wam bardzo ją serdecznie polecam, jest korzystanie z tej drużyny. Teoretycznie jest odpowiednik lepszy niż Genio Force, czyli drużyna Bardocka, aczkolwiek nie wiem, kogo wtedy można byłoby dać tam na lidera. Nie wiem, jak ktoś ma Bardocka AGL, to można byłoby dać Bardocka jako sub-lidera, czyli LR Bardock, AGL Bardock i cała reszta drużyny Bardocka darmowa. Ale jestem bardzo przyzwyczajony do gry właśnie tą drużyną, którą teraz gram. Nigdy nie miałem sytuacji, że nie udało mi się przejść pierwszego przeciwnika przy użyciu tej darmowej drużyny. No i też, jako że Puj Puj w tym przypadku jest int, to zachowuję jedną fizyczną drużynę na przyszłość. Może nie być koniecznie, że ostatni przeciwnik będzie int, bo zazwyczaj tak często tak jest, że przeciwnik ostateczny w trzecim levelu, boss, jest tego samego koloru co pierwszy przeciwnik tutaj w pierwszym levelu. Aczkolwiek nie wiem w sumie, czy Puj Puj był pierwszy, czy ten drugi był pierwszy, czy Jakon. Akurat zacząłem sobie od Puj Puja, no ale mniejsza. Nawet jeśli boss nie jest w odpowiednim kolorze, to jeśli macie dobre karty i brakuje wam na przykład, nie wiem, 5% HP do pokonania bossa, to nie ma problemu. Myślę, że przy odrobinie szczęścia, jeśli nie dostaniecie super ataku na samym początku, to można też zrobić, dokończyć jakby te 5% przysłowiowe, dobić bossa drużyną innego koloru niż ten nominalny. W ogóle jedną rzeczą, która bardzo mi się podoba i która bardzo, z której się trochę zdziwiłem, nawet szczerze powiem, jest to fakt, że Gohan, który jest tutaj przeciwnikiem, Buu i Gotenks mają już dodane modele postaci, mają już dodane swoje super ataki. Oczywiście mowa o kartach, które są dopiero na Japonii, o Dokkan Festival Exclusive. To znaczy, że nie będziemy musieli robić pobierania, znaczy, że już mamy je jakby pobrane na telefon. I jest to trochę dziwne, ponieważ słyszałem głosy, że Gohan ma dopiero wejść na Boże Narodzenie, także do Bożego Narodzenia zostało jeszcze trochę czasu, 3 miesiące tak w zasadzie ponad, więc ten super atak Gohana będzie siedział w plikach aż przez tyle, a przecież jeszcze Gotenks i Buu i tak dalej. Nie wiadomo, czy oni przyjdą, pokażą się wcześniej, czy później. No ale dobrze, straciłem tutaj trochę więcej zdrowia niż wczoraj. Kto jest ciekaw tego, jak poszło mi za pierwszym razem, może sobie obejrzeć zapis streama. Myślę, że w momencie, kiedy oglądacie ten film, zapis streama już powinien widnieć jako publiczny na kanale. Jest to film, który się nazywa Ten Live Pachnie Jak Ostatnie Dni Wakacji, jako że to był live z 31 sierpnia i dla dużej części z was były to ostatni dzień wakacji. Tutaj zawsze sobie lubię używać takiej drużyny. Biorę tego transformującego się Buu na lidera, ponieważ pośród kart Extreme STR jest bardzo dużo kart, które są jednocześnie w kategorii Transformation Boost. Zobaczcie, że w zasadzie cała drużyna, której użyłem, zalicza się pod liderkę tego transformującego się Buu. Dodatkowo oczywiście biorę Janembe, który ma 120 liderkę. Jest to lepsze wyjście, niż jakbym miał wymyślać i brać jakiegoś drugiego lidera z 90%, ponieważ jest to trochę mało. Ta drużyna też nie jest za bardzo aż tak obfita w key linki, ale no na przykład ten Cell ma dobrze sobie radzi ze względu na to, że wypuszcza super atak wcześniej. W sensie nie musi mieć 12 ki, żeby wypuścić super atak, dlatego jemu w zasadzie, no to nie mam aż takiej opcji, ale mogę mu zrobić tak i też sobie poradzi.
Ostatnio was w sumie spytałem, jak byście summonowali, gdyby się okazało, że kartami, które będą na banerze, będzie Super Vegito i Buchan. Okazało się, że udało się przewidzieć przyszłość. W zasadzie to raczej były tylko domysły, które ja gdzieś przeczytałem i na ich podstawie zapytałem, jaką kartę byście summonowali, ponieważ domysły właśnie wyglądały tak, że będzie transformujący się, albo w ogóle nie transformujący się, ale Buchan z Super Vegito. Nawiązuje też do tego, że ja już zrobiłem streama z summonów, ale dla osób, które jeszcze nie wiedzą, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że podczas tej celebracji bardzo dużo DS-ów zostanie rozdane. Jeśli zwróciliście uwagę na początku tutaj mojego filmu na liczbę DS-ów, którą trzymam, no to jest już ponad... O, teraz mogę wam sobie pokazać. 239, a w zasadzie parę dni temu miałem ich, nie wiem w sumie dokładnie ile, ale nie więcej niż 30. A może po prostu 30 parę, to już mniejsze. Jaki jest Dabura? Dabura jest zielony, także ja biorę drużynę fioletową, ale ze względu na to, że w przyszłości w trzecim levelu Ultimate Gohan też jest tech i będę potrzebował dobrej fioletowej drużyny, teraz użyję słabszej fioletowej drużyny i wezmę sobie tak i zastosuję tę samą taktykę, jaką zastosowałem ostatnio, a mianowicie nie chcę używać najlepszych kart na początku, ponieważ tak jak powiedziałem, dużo osób twierdzi, że ten Ultimate Clash jest jednym z najtrudniejszych. Ja po wczorajszym streamie uważam, że nadal Jiren jest najsilniejszym przeciwnikiem, z jakim przyszło mi walczyć w tym trybie, ponieważ nie dość, że bił dużo, to bił często. Jedynym w zasadzie, nie można było go zestunować i w zasadzie jedyną taktyką, która działała skutecznie na Jirena, oprócz tego, że trzeba było go uderzyć w chuj mocno, trzeba było mu obniżyć atak. I w zasadzie Dabura już jest w sumie na Gorbalu. Zapomniałem, że Dabura został wypuszczony przy okazji Majin Vegety, transformującego się. W ogóle Buu Saga dostała bardzo dużo miłości w ostatnim czasie. Już nawet zahaczając wspomnieniami o właśnie Dual Dokkan Festival z SSJ2 Goku transformującym się w SSJ3 i właśnie Majin Vegetą wspomnianym przeze mnie, w zasadzie z SSJ2 Vegetą transformującym się w Majin Vegetę. O, tutaj niestety nie będę miał możliwości zrobienia super ataku, ale to nie szkodzi. Teraz cała celebracja poświęcona Majin Buu Sadze. Jeszcze wcześniej Gohan, Gotenks z Majin Buu transformującym się. Naprawdę w ostatnim czasie bardzo dużo kart wyszło. I to Dokkan Festival Exclusive, i też Free to Play, ponieważ wyszły dwa w zasadzie nowe story eventy, gdzie mamy Gotena i Gohana i Goku. I teraz drugiego Goku z Herkulesem, którzy jeszcze, nie wiem czy jesteście tego świadomi, będą mieli Dokkan Awakening i jeśli się nie mylę też będzie Extreme Z Ria specjalnie dla nich przeznaczone, czyli te karty będą mogły jeszcze do 140 poziomu zostać podniesione. Oczywiście mówię o tych darmowych kartach. Jest to niesamowite, jak w ostatnim czasie Majin Buu Saga dostała dużo atencji. Jestem tego fanem, ponieważ lubię Majin Buu Saga, aczkolwiek wiecie, Polaka się nie da zadowolić do samego końca. Jeśli miałbym wybrać sagę, która chciałbym, żeby dostała najwięcej uwagi, to byłby to albo Turniej Mocy, albo Saga Namek. Albo inaczej, może nie Turniej Mocy, ponieważ Turniej Mocy w zasadzie dostał trochę uwagi ostatnio przy okazji wyjścia LR Jirena i LR Blue Goku i Blue Vegety. Ale chciałbym, żeby pierwszy Dragon Ball, klasyczny Dragon Ball, dostał dużo miłości, ponieważ jest spoko karta Kid Goku, która jest z walki z King Piccolo. Ale w zasadzie to tyle. Jest kilka innych kart, które są jakimiś 120% liderami. Ale w zasadzie oprócz tego Goku, który jest liderem kategorii DB, Saga i Youth. No i można też podpiąć pod to Króla Piccolo transformującego się, ale on jest darmowy, bo jest nagrodą za Mistrzostwa Świata. To nie mamy takiej karty z prawdziwego zdarzenia, której można byłoby na co dzień używać właśnie z Majin Buu Sagi. I jest to trochę, nie z Majin Buu Sagi, tylko z klasycznego Dragon Balla. I jest to trochę przykre, ponieważ uważam, że jest to seria, która naprawdę miała wiele fajnych momentów, które można byłoby tutaj do Dokkana wprowadzić. Nie spisuję jeszcze tego na straty. Kurwa, uleczył się tyle, ile mu zadałem damage'a. W zasadzie teraz za bardzo mam wrażenie, że im dalej przechodzę do Ultimate Clash'u, tym bardziej powinienem zwracać uwagę na to, co się dzieje, bo zacząłem się rozgadywać, a nawet nie zwracam uwagi na to, co robię, tylko po prostu klikam te kulki. I dla niektórych Dokkan jest właśnie taką grą, gdzie się klika kulki. Po części się z tym zgodzę, ponieważ jest bardzo dużo eventów, które w zasadzie tylko tego wymagają, żeby klikać kulki i tak czy siak się wygra. No ale jeśli się patrzy na grę przez pryzmat tych kilku eventów, które tak w zasadzie można byłoby zrobić jedną drużyną i są typowo do farmienia, no to się trochę można pomylić, ponieważ Dokkan jest pełen eventów, które są bardzo wymagające, wymagają taktyki, oczywiście dobrych kart też, ale jest to gra bardzo przyjemna dla graczy, którzy nie chcą wydawać w ogóle pieniędzy. Jest bardzo dużo kart free to play, można złożyć z nich drużynę
jest bardzo dużo DS-ów rozdawanych za darmo. Często są jakieś takie specjalne Dragonstone'y, które umożliwiają wzięcie dobrej karty za darmo, więc naprawdę uważam, że Dokkan, mimo tego, że ma swoje wady, to jest bardzo przyjazny dla graczy i nawet jeśli ktoś nie chce w ogóle wydawać pieniędzy na to, może się dobrze bawić w takich eventach trudniejszych. Mam nadzieję, że tutaj nie zostanę zabity, ponieważ mam trochę mało HP, chociaż ten, jeśli nie zostanę zaatakowany w pierwszym slocie, a nie zostałem i bardzo dobrze, to ten Frieza doda sobie trochę defa. Okej, nawet nie będzie def potrzebny. Ten Frieza jest mega mocny, naprawdę. Jest jedną ze starszych kart, jedną z pierwszych, które miała w ogóle Eza i jest nadal robi naprawdę dobrą robotę. Co prawda mam go na 100%, więc może też jest kwestia tego, ale zobaczcie, że w zasadzie używałem teraz dwóch liderów, którzy mieli po 120 i 100%. Dobra, ten bój jest żółty, więc biorę sobie, nie mam już czerwonej Extreme drużyny, prawda, mam tylko tego Majin Vegetę, więc wezmę sobie gorszą drużynę, wezmę sobie oczywiście tego Vegetę, ponieważ on ma dobrego lidera. Dobra. Zostawiłem sobie SSJ4, Goku i Vegeta jako liderów na przyszłą walkę drużyną STR. Chociaż wiecie co, kurczę, wziąłem tego SSJ3 Vegeta, a on jest dosyć dobrym tankiem. Nie wiem, czy później by mi się nie przydał. A teraz mam tak samą rotację. Tutaj by się przydał na tym pierwszym slocie ten SSJ4 Vegeta, no ale SSJ3. No ale trudno. Poradzimy sobie tak czy siak. Nie wiem, czy Gohan będzie miał wystarczająco dużo ki na super atak. Chyba będzie miał. Zawsze się zastanawiałem, oglądałem Dragon Balla i pamiętałem, że jak któryś raz już oglądałem Dragon Balla Z, to pomyślałem sobie, teraz zwrócę uwagę na to, dlaczego Majin Buu wybudował dom w takim stylu i dlaczego tam jest, jakby jest ten dom i pod nim stoi, jest taki na ziemi kwadrat, jakby taki wyryty w ziemi. I pamiętam, że oglądałem właśnie Dragon Balla z myślą o tym, żeby zwrócić na to uwagę i chyba było to wytłumaczone i zwróciłem na to uwagę, ale już zapomniałem, więc możecie mi wytłumaczyć. Wiecie, ten dom, który teraz jest w tle, on wygląda jak taki robaczek, prawda? Nie chodzi mi, dlaczego Buu zrobił, chociaż też możecie napisać, dlaczego Buu zrobił taki kształt, ale też był na ziemi taki kwadrat, który był w ogóle takim mega randomowym kwadratem i przez długi czas się zastanawiałem, o co chodzi z tym kwadratem i tak jak mówię, chyba pamiętałem, ale zapomniałem, więc nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Jeśli ktoś pamięta, to bardzo będę wdzięczny, jeśli mi powie. No ale dobra, też, bo zacząłem temat tego samonowania i w sumie go nie skończyłem. I to bardzo niedobrze, bo już jest trochę czasu minęło, a to jest dosyć ważna informacja. Będą jeszcze samony u mnie na kanale. Będą mniej więcej za 2 tygodnie, teraz już za niecałe 2 tygodnie. Dzień przed końcem, prawdopodobnie, chciałbym tak zrobić. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale na pewno dzień, dwa przed tym, jak skończą się te promocje, że za 3 samony jest 4 darmowy. Zrobię kolejnego streama z salonów, do tego czasu na pewno dużo DS-ów jeszcze wpadnie. Myślę, że będę miał jeszcze więcej DS-ów niż miałem na początku celebracji, ponieważ na początku celebracji miałem 270. Biorąc pod uwagę przeceny, które były, udało mi się zrobić 8 samonów, z czego 2 darmowe. No i myślę, że teraz mając już 200 ponad DS-ów i nawet jeśli tych przecen już nie ma i nie będzie, to jestem wręcz pewien, że uda mi się zrobić więcej samonów niż udało mi się zrobić przy okazji pierwszego streama. I tak dzisiaj w sumie przed tym filmem spojrzałem sobie na te banery i pomyślałem, Bardocka już trafiłem. Trafiłem też tego nowego Tiena i nowego Bukolo, czyli Majin Buu po zaabsorbowaniu Piccolo. Oprócz tych nowych kart, w zasadzie, których nie udało mi się trafić, nie mam SSJ4 Goku legendarki z pierwszego baneru i starego AGL Vegito, na którym aż tak mi bardzo nie zależy. A z drugiego baneru, oprócz właśnie nowej legendarki, nie mam i Coolera, którego na pewno chcę wziąć za coiny, jeśli go nie trafi, i Majin Vegety, którego też myślę, że mógłbym wziąć, ponieważ stać mnie na dwóch. Ale po co miałbym brać jednego za coiny, skoro mogę go trafić? Także myślę, że będę samonował jednak mimo wszystko na tym drugim banerze z Majin Buu. Przydałby mi się jakiś lider do właśnie nowych kategorii Power Absorption i Majin Power i w ogóle uważam, że te kategorie z tym liderem są mega fajne. Także mimo, że jako sama karta w sobie bardziej podoba mi się Super Vegito, to myślę, że będę samonował na tym drugim banerze. Chyba, że trafię nagle wszystko to, co będę chciał, to się przerzucę z powrotem na ten pierwszy. Czy tutaj była drużyna tech potrzebna? Tak. I tutaj chyba będę musiał zastosować tę drużynę, chociaż ona jest bardzo, bardzo słaba, ponieważ bardzo słabo się linkuje. Tutaj będę potrzebował trochę szczęścia, ponieważ jest to moja najsłabsza tech drużyna, którą wziąłem. Kto był na streamie, ten wie, że ta drużyna, którą teraz wybrałem, się bardzo słabo linkuje. Mam ogromne problemy z ki, także jeśli nie będę miał tutaj pomocy ze strony gry odrobinę, to będzie krucho. Ale muszę to dobrze rozegrać. Czy Buu może zostać zestunowany? Chyba nie może. No dobrze. I tak nie uda mi się nabić hitowi super ataku, więc zrobię tak i odsłonię tutaj te 3 ki dla kolejnej rotacji, zielone. Myślę przyszłościowo. Buu jest debilem i uleczył się na pierwszym slocie, zanim jeszcze go zaatakowałem. To jest właśnie jego durny murzyk. Ty chyba... O!
Tego jeszcze dzisiaj nie było. Pewnie tak nie macie, to już jest chyba kwestia po prostu mojego starego telefonu, który już dogorywa czasami, ale dokad mi czasem crashuje. Po prostu mi w trakcie różnych momentów, czy to podczas walki, czy to podczas... No wszędzie, gdzie możecie sobie wyobrazić. Czasem po prostu się laguje na parę sekund i wywala mnie na pulpit i muszę restartować grę. Jestem ciekaw, czy ktoś ma takie problemy, jeśli tak, to od jak dawna. I możecie też napisać, jeśli macie takie problemy, to jaki macie telefon, model telefonu. Ja mam iPhone'a 5S i od jakiegoś czasu, jako że mam go już 4 lata, on w zasadzie teraz będzie rocznica, mniej więcej jak go... Kupiłem, ale dobrze, cały czas się spróbuję, tylko że ten dokan czasem mi po prostu crashuje. I to się zaczęło robić tak od, nie wiem, 2 miesięcy, może coś takiego. Wcześniej miałem też taki problem, że jak robiłem samony. Jezu, to było najgorsze, co mogło spotkać po prostu gracza w dokanie. Zbieracie te 50 DS-ów, żeby zrobić tego upragnionego multisamona, klikacie samon i gra crashuje. I nie było w ogóle żadnej animacji, i żeby dowiedzieć się, jakie karty zdobyłem, musiałem wejść w listę moich postaci i tam je zobaczyć. I w ogóle cała przyjemność samonowania zniknęła. Największą przyjemnością jest zobaczenie jakiejś fajnej animacji, co nie? Chociaż nigdy nie było takiej sytuacji, że gra mi skraszowała i trafiłem coś dobrego, także zawsze po prostu patrzyłem na listę postaci, które trafiają mi. O, SR, Pan i Ernail. O to chodzi w tej grze, prawda? No ale dobra, wziąłem sobie też te karty, które dosyć są słabe, tak jak powiedziałem, w sensie mają słabą synergię, ale fajnym plusem tej drużyny jest to, że są 2 sele, które mają dużo dosyć regeneracji zdrowia przy superatakach, także priorytetem moim jest to, żeby oni dostawali superataki, ponieważ sel na ataku w pierwszej formie regeneruje 15%, a jeśli się nie mylę, to perfect cel regeneruje... 10%. Plus jeszcze jest Zamasu i Goku Black, którzy też regenerują i to jeszcze nie muszą super atakować. Zrobimy sobie to w ten sposób. Freeza tutaj nie będzie miał problemu. Dobra, teraz jest fajna, teraz jest rotacja. Akurat udało mi się zrobić taką rotację, która nie wymaga jakiejś gimnastyki ode mnie. Wszystko będzie, chociaż ja lubię bardzo gimnastykę. Chętnie bym się pogimnastykował, ale niepotrzebne tutaj jest absolutnie to, ponieważ tylko 3 ki potrzebowałem na zrobienie super ataków u tych kart. Buu atakuje w ogóle co turę i nie zadaje wcale małego damage'a z tego, co widzę. W ogóle, co to jest za nazwa ataku? Ill Flash? Ill, znaczy ja rozumiem, jest takie słowo po angielsku ill, prawda? Ale jest to napisane taką dziwną czcionką, że wygląda to jak po prostu 3 rzymskie. Muszę sobie zerknąć w sumie na Wikipedii, jak się nazywa ten atak, z czystej ciekawości. O, nawet jakiś rekord tutaj wpadł. No i póki co jest bez większych problemów. Przejdziemy sobie do tego Gohana, który mnie tak straszono. Zacznę sobie od mojej najsłabszej drużyny, która mi została, czyli od drużyny Int Extreme. Zrobimy sobie może to w ten sposób, jako że Cell ma bardzo dobrą liderkę i Buu również. Ich dam na liderów, reszta będzie tutaj pomagać. Wydaje mi się, że zostawiłem najlepsze karty. Mógłbym ewentualnie zostawić Goku Blacka, ale on się mega wolno rozkręca, plus słabo się linkuje z kartami, które teraz wziąłem. A Super Vegeta, mimo tego, że jest legendarką, to jest legendarką z Prime Battle i nie ma procentowych boostów, tylko flat boost, czyli jakby stała liczba ataku i defa jest zadawana. Tutaj widzę, że jest bardzo słabo z linkami. Powiedziałbym, że jest w zasadzie tragicznie. Sal nie potrzebujesz tak dużo do zrobienia super ataku. 4 tylko, ale muszę chyba tutaj wykombinować. Tutaj będę miał 5. Zrobię sobie to w ten sposób. Bojack wydaje mi się, że... Jak on ma? More HP remaining? Aha. Dobra, udało mi się zrobić 3 super ataki tym wszystkim. I przynajmniej się aktywował Link Legendary Power, ponieważ wszystkie te 3 karty są legendarkami. I Gohan uniknął mojego ataku. To bardzo niedobrze. Miałem, przyznam, trochę szczęścia z tymi dodżami, ponieważ w pierwszej walce Gohan w zasadzie niczego nie unikał. Teraz uniknął 2 najsilniejszych ataków w zasadzie tutaj. Jeśli uniknie też tego, to będę bardzo zły, ponieważ to już będzie pech. Okej, nie uniknął, ale Bojack zadał tylko 1 300 000. No i szkoda, że Gohan zaatakował właśnie Bojacka. Także nie wiem, pierwsza rotacja bardzo, bardzo na minus, bym powiedział. O, ostatnio dostawałem po 70 tysięcy, 80 tysięcy damage'a, a teraz Gohan już w pierwszej turze zadał ponad 100 super atakiem i jeszcze 2 zwykłe ataki załadował, więc to nie wróży dobrze. No i cóż, dobra, musimy sobie to nadrobić jakoś. Nie będę używał fioletowych ki ze względu na to, że mogę mieć problemy z załadowaniem super ataków w przyszłej rotacji, a te karty nie mają aż tak dużo defa, żebym nimi wyleczył jakąś znaczną ilość. Szkoda, że kurwa, dlaczego Kid Buu został uniknięty? Na jego ataku zależało mi najbardziej, ponieważ on odradza zdrowie. Także póki co bardzo pechowo, tak jak w pierwszym podejściu miałem dużo szczęścia, tak jak powiedziałem, teraz to źle wygląda. Ale przecież tutaj jest Golden Freeza, który ma 5%, kurwa szans, nie, to nawet nie 5%. Nie wiem ile on ma, chociaż chyba ma 5, to jest 5% szans na uniknięcie. Nie wiem ile on ma punktów unik, w sumie zerknę. 5?
5 punktów unik, czyli ma 5% szans na unik. To jest niesamowite. O to chodzi. Tak trzeba grać, nie pozostawać dłużnym. I teraz ładujemy tego Sela, mordeczkę moją, i chyba Cooler nie będzie miał super ataku. Jestem zajebistym strategiem. Właśnie wcześniej mówiłem o strategii, nie? Podpaliłem się i nie pomyślałem, co będzie najlepszym rozwiązaniem. Po prostu kliknąłem. Może Cell by też uniknął? Okej, okay, nie uniknął. Chociaż ma najwięcej jest defensywy z tych wszystkich trzech kart, więc jeśli Gohan ma kogoś zaatakować, to właśnie chce, żeby zaatakował jego. 86 tysięcy, nie jest źle. No i wszedł super atak. Jako, że to jest najsłabsza drużyna int, którą mam, a mam jeszcze dwie drużyny, mogę jeszcze złożyć dwie drużyny super int, które będą znacznie lepsze niż te extreme int, to jestem bardzo spokojny o to, ale wiecie, że zależy mi na tym, żeby zrobić to jedną drużyną, bo taki był zamysł. Chociaż w sumie powiedziałem, że chcę to zrobić jedną drużyną, a biorę na początku najsłabsze drużyny. To trochę się w sumie wyklucza. W sumie teraz dopiero to do mnie dotarło, że chciałem zrobić to jedną drużyną, a wybrałem najsłabszą, jaką mam. Dobra, Bojack trochę nastakował sobie tę fazę względu na niskie HP, jakie mam. I kurwa, nie będę miał żadnego super ataku. Chociaż dobra, tutaj będę miał na Buu. On odrodzi trochę zdrowia i jeszcze Coolera tutaj wrzucę. Szkoda, że Bojack nie zrobił super ataku. I Gohan... Dobra. Gohan zaatakował Bojacka. Też jest dobra opcja, ponieważ Bojack miał najwięcej defa. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ile za damage'a? 82 tysiące i zestunował Bojacka, co nie jest żadnym problemem ze względu na to, że Bojack i tak nie miał super atakować. Dobrze, że super atak Kid Buu wszedł, ponieważ on mi uleczy trochę zdrowia. 36 tysięcy to dosyć sporo przyjął tutaj damage'a. I Cooler jeszcze... Cooler przyjmie chyba 3 ataki, ale żaden z nich nie będzie super atakiem. Ale i tak dosyć sporo dostał. Teraz będę miał Perfect Cell. Proszę Państwa, czy ktoś kiedyś wątpił w tę kartę? Czy ktoś rok temu... Przyznać się, kto rok temu wyzywał Perfect Cella? Ja go nie wyzywałem. I teraz właśnie widzicie, co się dzieje. Perfect Cell w jednym najważniejszym momencie wchodzi cały na zielono, cały na fioletowo. Gdzie są ci wszyscy hejterzy Perfect Cella, którzy tak krzyczeli na niego rok temu? Ja nie mam pojęcia, na pewno nie jestem wśród nich. I jeszcze Buu dostanie. Jeśli tutaj wejdzie jej atak, szkoda, że nie udało się załadować super ultra ataku. Znaczy, ultra super ataku, ale dobra, wszedł, nie będzie już dodża. Bardzo mi się to podoba. Oczywiście znajdą i tak się osoby, które powiedzą, że miałeś farta! Tak, a Gohan, który uniknął dwóch super ataków w pierwszej turze, to nie miał farta, nie? To już nie był fart. To jest gra, moi drodzy. To jest gra. Element gry został tutaj wprowadzony, a ja nie mam... O, teraz Gohan uniknął super ataku. I co? Zdarza się. Zostało, aż się trochę zaciemniło tutaj. Zostałem zestunowany. A, to chyba już ten Golden Freeza został. No i widzicie? Wcale nie mam takiego szczęścia. Jeden atak wejdzie i będzie dobrze. Bojack dostanie super ataczek. Ojejku, co tu się dzieje? Ale tragation. Muszę liczyć na dodatkowe ataki Coolera, jeśli Bojack nie zostanie zdodżowany albo nie da rady go wykończyć. Mam nadzieję, że atak Bojacka wejdzie. Dobra, wszedł i udało się. Gohan jest pokonany za pierwszym razem i zrobiłem to najsłabszą moją drużyną dostępną, którą miałem. Więc jeśli macie jakieś jeszcze... pytania, to możecie zadać je w tym momencie. Zobaczcie w ogóle, jakie miałem jeszcze karty int. Mogłem sobie tutaj złożyć jeszcze dwie drużynki, ale proszę Państwa, zawsze są tacy, którzy muszą im dowierzyć. Wiecie, to są po garbach do celu. I to jest moje motto. Dobra, w takim razie chyba wiecie co, wezmę sobie najmocniejszą drużynę, jaką mogę tutaj wybrać. Wezmę sobie drużynę... Czy jest tutaj opcja, żebym wybrał drużynę tak i tak? Dobra, wezmę sobie na początku w ten sposób. Siblings Bond i Goku's Family. I do tej drużyny wrzucę tak, Beerusa na pewno i tych wariatów, którzy nie są z Future Sagi. I może zobaczę sobie jeszcze, kogo miałbym na liderce dodatkowej, gdybym użył takiego tutaj toki taktyki. 4 i 100, on ma 3 i 100, ten ma 2,90. Biorę jeszcze tego Goku. Jeśli tą drużynę się nie uda, to na drugą turę wezmę Future Trunksa, który ma liderkę na Future Sagę i 120% dla klasy Super i na drugiego lidera Tech Gotenksa. Nie wygląda to różowo, ale nie wygląda też czarno, że tak powiem, o tej pierwszej rotacji. Szkoda, że Goku nie zrobił super ataku. Chociaż szczerze mówiąc, nie ma, ma to swoje plusy, ponieważ on odejmuje sobie defensywę przy okazji robienia ultra super ataku. Ze względu na to, że Gotenks atakuje pierwszego slota chyba aż 5 razy, jeśli dobrze widziałem, no to byłby przypał. A i tak został zastonowany, więc... No i Gotenks się chyba nie leczy, nie unika też ataków, więc w zasadzie jedynym mankamentem właśnie walki z Gotenksem jest to, że zadaje dużo damage'a. Także po prostu my musimy zadać więcej i to tyle.
Dobra, wrzucę sobie Beerusa na pierwszy slot, żeby aktywować jego pasywkę, która sprawi, że jak dostanie atak, to będzie trochę bardziej wkurzony i zada więcej. Fajnie się złożyło, że SSJ3 Goku dostał dwie Rainbow Key, doda sobie przy okazji trochę ataku. Dostałem dużo damage'a dosyć od tych ataków, które teraz Beerus przyjął, więc to nie jest tak, że Gotenks wcale nie zadaje dużo damage'a. Trzeba podłączyć telefon do ładowania. I proszę Państwa, Goku Full SSJ Power 4! Czy jak ty się tam nazywasz, mordeczko? W najlepszym możliwym momencie został on zaktywowany. Chociaż i tak dostałem dosyć dużo damage'a, to muszę przyznać. Nawet jeśli dostałbym ten super atak, to już byłoby po mnie. Ale moment, ja tutaj robię taktykę, która polega na tym, że stawiam wszystko na jedną kartę. Nie, zabrakło mi jednego ki! W ten sposób odblokuję zielony. Aj, malutko odblokowałem tych zielonych. Jeśli ten Goku wytrzyma te ataki jakimś cudem, to będzie dobrze, ale wydaje mi się, że nie ma takiej opcji. 10? Dobra, jeśli... Właśnie, miałem mówić, że jeśli Gotenks zaatakowałby ostatniego slota, to byłoby dobrze. Bo Goku przyjmował tylko po 10 tysięcy na ataku, a teraz w ten sposób przegram. No dobra. Nie udało się zrobić tego, co zamierzałem. Tym razem to Gotenks mnie pokonał, bo wcześniej pokonałem go za pierwszym razem. Ale to jest żaden problem, ponieważ po prostu teraz robię sobie tak i dobijam tę irytującą szmatę. Nawet się nie będę przejmował defensywą, ponieważ nie ma, Gotenks nie unika superataków. Jestem pewien, że jeśli, nie wiem, Trunks nie zostanie zabity w pierwszym slocie, a nie zostanie zabity, to uda mi się go pokonać tymi trzema superatakami, także bez problemu. Jak widzicie, jedna rotacja dosłownie dzieliła mnie od tego, żeby wygrać. W zasadzie to nawet bym powiedział, że pół rotacji. No i jest dobrze. No i jest dobrze. I przechodzimy sobie do ostatniej walki, która szczerze powiem trochę mnie zaskoczyła, ponieważ myślałem, że Goku i Vegeta to będzie ostateczny boss, ale oni się transformują jeszcze w Super Vegito. Zresztą, kto by się spodziewał, no, nowa karta, która się może transformować, a w Ultimate Clashu by tego nie zrobili. Wiadomo, że by to zrobili. Zobaczcie na moje karty Super AGL. Tutaj mogę złożyć dwie drużynki, ale najpierw zagram sobie tą drużynką, która jest trochę gorsza, ale solidna nadal. Zawsze lubię zaczynać właśnie od słabszych drużyn, żeby mieć komfort psychiczny, że to nie jest jeszcze wszystko, na co mnie stać. Fajnie, że jest Golden Freeza w tej rotacji, gdzie są trzy super ataki na początku i że mogę sobie tutaj trochę zrobić widoku na te niebieskie ki. On nie potrzebuje super atakować. Cooler już przydałby się, żeby zrobił super atak. No i ten Android 17 też nie jest najsilniejszą kartą. On stakuje sobie atak przy przyjmowaniu ataków przeciwnika, ale do tego czasu, zanim on się wystakuje, trochę nawet nie wiem, czy dojdzie do takiego momentu. Więc w zasadzie jedyny super atak, na którym mi zależało w tej turze, czyli Metal Cooler, zostanie wykonany i to mi w zupełności wystarczy. Metal Cooler w sumie zostanie zaatakowany również dwa razy, więc też sobie postakuje atak, co się przyda w trzeciej turze. Kluczem tutaj do jak najlepszego wykorzystania tej drużyny jest utrzymywanie się powyżej bodajże, nie wiem, czy ten Freeza ma co zmienione po EZA? Ma zmienione. Powyżej 40%, żeby jego pasywka działała. Zostawię tę rotację taką, jaka jest. Zamasu bodajże transformuje się w czwartej turze, także wrzucam go tutaj do rotacji na pierwszym slocie, żeby na pewno był w tej czwartej turze. No i chyba jest moment, w którym muszę wyrzucić tego tutaj Freezę na sam koniec, ponieważ on najbardziej się tam przyda. Wiadomo, że rozbije trochę rotację, więc Golden Freeza z tym Coolerem nie będą koło siebie. To będzie trochę minus, aczkolwiek no jest on po to tutaj, żeby tankować, więc z takiego momentu jak ten, kiedy ostatni slot jest atakowany 4 razy, aż nie mogę odpuścić. Chociaż wydaje mi się, że tak czy siak mógłbym zachować tę rotację i liczyć na to, że uda mi się zabić ich do tego czasu. No i udało mi się zabić, więc w zasadzie nie musiałem rozbijać tej rotacji, ale zrobiłem trochę bezpieczną opcję. Tak jak mówiłem, Goku i Black i Zamasu się fuzjują. I przechodzimy do ostatniej walki w tym filmie, aż kamera się rusza. Ciekawostka odnośnie tej karty, która teraz bije, ten Zamasu, przed ostatnimi samonami, zresztą kto był na samonach, ten wie, nie miałem ani jednej kopii, a po samonach miałem go na Rainbow. Trafiłem go 5 razy, w tym ostatnim mój samon z całego dnia to był single samon i trafiłem go z single. To było niesamowite. Ale jestem zadowolony. Byłbym mniej zadowolony, gdybym trafił go jeszcze raz i wtedy miałbym jedną kopię na zbyciu. Uważam, że jest to fajna karta, tak jak widzicie teraz dobrze się przydaje. O, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Nie chciałem tego. Tylko na czas będzie to grało. To jest już? Już? O, jeszcze.
No ile można? Jeszcze? Przecież ja już nie chcę tego, no ile można? Już nic to nie bije, tylko czas traci. Ja nie mam całego dysku na nagrywanie tego. 200 tysięcy zadaje damage'a, no Jezus Maria. Chociaż w sumie z normalnego ataku to nie jest tak słabo, w sumie nie patrzymy ile zadaje. Zerknę na ten super atak, ile on zada. 2 miliony? Okej, dobra, cofam co mówiłem, jeszcze dodatkowy super atak? Ej, wow, co tu się dzieje? Myślałem, że bije trochę mniej. 1 700 000 niecałe bez kryta? Cofam co mówiłem, chociaż zero emocji jest, bo ja wiem, że nie umrę. Jeszcze dodatkowy super atak, ten metal kule to jest jakiś... Chciałem się sprawdzić, a tu nic. Jestem niezadowolony z takiego przebiegu spraw, bo teraz to wiecie, teraz to było za łatwe. Jeszcze cooler, patrzcie, 3 razy został uderzony normalnymi atakami, 3 razy sobie zestakował atak. Teraz jeszcze będzie miał dodatkowo pierwszy atak. Ba, przecież on zabije tego Vegito. Ojej, przeżył. A, już koniec. W takim razie koniec. Kończę to nagranie. 45 minut to nagrałem. Czy wy to rozumiecie? Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie o zostawieniu oceny, jeśli jesteście fanem filmów z Dokana u mnie. To możecie wyrazić to zostawiając łapkę w górę. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za dotrwanie do końca, dla osób, które oczywiście dotrwały. I to by było na tyle, tak czy siak. Dzięki wielkie jeszcze raz. Patrzcie co się dzieje, udało się, hurra! Trzymajcie się, na razie. Cześć. Dziana!